Dzisiaj z nami Krystian Tyszka. Krystian, przed nami mecz z Hydrotrakiem Radą, który swoje poprzednie spotkanie środowe wygrał ze Starogardem Gdańskim. Przyjeżdża do nas w sobotę. Jak wy jesteście przygotowani do tego meczu? Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani i na pewno się postawimy tej drużynie. Wyjdziemy na parkiet przede wszystkim, żeby wygrać to spotkanie, jak każde, i mam nadzieję, że sprawimy niespodziankę. Te 10 dni przerwy pomiędzy meczami, czy to był dla was dobry czas, czy potrzebowaliście tego odpoczynku? Myślę, że potrzebny był też odpoczynek, ale też ciężko pracowaliśmy, ponieważ po meczu od razu obejrzeliśmy tak naprawdę wideo, były ciężkie treningi, później można powiedzieć 2 dni przerwy, no i cały tydzień cykl treningowy, także mam nadzieję, że to zaowocuje. Oglądaliście wideo, to jak byś mógł ocenić to ostatnie spotkanie z Kotwicą Kołobrzeg? Kurczę, no ciężkie spotkanie. Przede wszystkim szkoda, że skończyło się na styku i niestety znowu nie na naszą korzyść. No jednak dalej było tam sporo błędów. Nie? Można patrzeć, że ten wynik był na styku, ale jeśli byśmy się ustrzegli może 2 błędów mniej, to jednak graliśmy powiedzmy z klasową drużyną w pierwszej lidze, to ten wynik byłby na naszą korzyść. W grudniu terminarz wskazuje na 4 mecze do rozegrania dla Deki Pelplin. Przed świętami jeszcze 21 grudnia będziemy grali na wyjeździe z Dzikami Warszawa. No ale właśnie, święta. Jak święta planuje spędzić Krystian Tyszka? Ojejku, nawet jeszcze o tym nie myślałem. Myślę, że no wrócę do domu, nie? Do rodzinnych stron, do Łomży. Tam sobie odpocznę parę dni. A pewnie parę dni w Warszawie u dziewczyny, no i wrócimy tutaj. Z potraw wigilijnych, jeżeli miałbyś wybrać 3. A zdecydowanie barszcz z uszkami. Za rybami nie przepadam, także w sumie jedzenie na Wigilii to nie jest moje ulubione potrawy, można powiedzieć, oprócz właśnie barszczu. Także ciężko mi wybrać nawet 2 pozostałe. Czyli bardziej prezenty. No zdecydowanie, nie wyrosłem z tego. Chciałbym zaprosić was, kibice, na mecz z Hydrotrakiem Radą. Mam nadzieję, że zrobicie wielki szum na hali, a my nas poniesiecie i wygramy to spotkanie razem. Zapraszam.